Charakter naszych szopek grębałowskich, no to jest taki typowo ludowy. Typowo ludowy. Nie nawiązujemy do architektury krakowskiej. My mamy typowy swój styl grębałowski, ludowy. Do każdego okienka witrażyk jest dopasowywany indywidualnie. I żeby nie było monotonii, stąd też z reguły wycinało się każdy inny. I chcę powiedzieć, że była tutaj taka niepisana rywalizacja. Było nas w Grębałowie kilku, którzyśmy to robili w sposób, no nie powiem, że perfekcyjny, ale profesjonalny. Naprawdę wymagało to wielkich zdolności, umiejętności. Kapliczki grębałowskie mają każda jedna, jest ich dziewięć. Każda ma swoją historię powstania. Mieszkańcy są z nimi związani emocjonalnie, i to bardzo emocjonalnie, na dowód czego z pietyzmem kultywujemy ich restaurację. Chciałem pokazać w kapliczkach zawartą historię Grębałowa. Kapliczka w podziękowaniu Panu Bogu za ochronienie od pioruna kulistego, który wpadł do domu. Nic nie zrobił, nie uszkodził, nie spalił domu. Kapliczka najbardziej grębałowska w 1923 roku postawiona przez mieszkańców w podziękowaniu Matce Bożej za szczęśliwy powrót mieszkańców Grębałowa na ojczystą ziemię. Ostatnia, wybudowana w 2000 roku podziękowaniu Matce Bożej za opiekę, jaką roztacza nad mieszkańcami Grębałowa, nad naszym osiedle, na 2000 lat chrześcijaństwa i 1000 lat biskupstwa krakowskiego. Muszę powiedzieć, że jak na owe czasy, poziom tego lokalu mógł konkurować z najlepszymi lokalami w Krakowie. Arkadia słynęła przede wszystkim z doskonałego klimatu, jaki panował w tym lokalu, znakomitej kuchni, personelu, no a przede wszystkim zespołu, który przygrywał do tańca w porze wieczornej. Grało się wtedy muzykę aranżowaną. Był to gdzieś tam od kuchni wchodził jazz wtedy, koniec lat 50., 60., no więc potem myśmy już tej aranżowanej muzyki graliśmy już tematy jazzowe z improwizacją. Potem wchodziła już muzyka Marino Mariniego, zmienił się skład, oczywiście zmienił się charakter, już Beatlesów trzeba było umieć grać. Style tej muzyki się zmieniały. Program wprowadzano między innymi po raz pierwszy chyba wtedy w Nowej Hucie, to Arkadii zostały zaangażowane trzy panie, nazywało się to Trio Mado Girl, piękne dziewczyny z pióropuszami, tańczące przed orkiestrą. Lokal ten postawił pewne wymogi wobec swoich bywalców. Tam nie można było przyjść odpowiednio nieubranym, bez krawatu, w porze wieczornej, wtedy kiedy odbywała się działalność rozrywkowa, obowiązywały stroje wizytowe. Arkadia miała wysoką renomę w środowisku nowochódzkim, stąd była tutaj stała klientela. Przychodził profesor Zin z żoną, z córeczką na golonko. Żona przeważnie jadła fasolkę po bretońsku, Zin, goloneczko, koniaczek. Miałam bardzo duży personel, 90 osób wtedy było, pracowało i każdy się starał. Była taka ciepła, dobra atmosfera wśród właśnie tego personelu i konsumentów. Także bardzo, bardzo żałuję, że ten lokal właśnie poszedł w inne ręce, a nie jest zakładem gastronomicznym, bo to jest piękny lokal, w pięknym miejscu wyeksponowany. Jak przechodzę właśnie koło tego banku teraz, to zawsze mi serce mocniej bije i wspominam sobie te wspaniałe lata, które tu zostawiłam właśnie. Klasyczną definicję zamożności miast w dawnych czasach określano w ten sposób, że zamożność miast poznaje się po ilości pomników, najlepiej konnych, i po ilości mostów. W socjalizmie nie było ani konnych pomników, ani mostów, a zamożność miast poznawano po czymś innym, po neonach. Nie trzeba było aż tak bardzo czegokolwiek reklamować, bo to były czasy niedoboru i właściwie stawiano tego typu rzeczy dla prestiżu. Najwięcej było ich oczywiście w Katowicach.
Nowa Huta jako bardzo ważny ośrodek przemysłowy, oczywiście tych neonów też miała niesłychanie dużo. No może najwięcej było na placu centralnym, ale właściwie każdy sklep taki bardziej znaczący, liczący się miał ów neon. Obecnie w Hucie za najstarszy możemy uznać neon nad dawną kawiarnią, cukiernią Markiza. Ma on taki bardzo charakterystyczny rysunek, typowy dla lat 60. Zaraz po skończeniu socrealizmu bardzo szybko do Polski przypłynęły nowe prądy, no, związane z Pablem Picassem i z innymi twórcami, z Matissem. Wpływy kubizmu oraz innych nowoczesnych kierunków dały właśnie tą taką piękną markizę rysowaną cienką kreską. Ale większość neonów, które zachowały się do naszych czasów, to są takie duże neony z nazwami. A mamy na przykład, chyba największy ze wszystkich, jest to neon filatelistyki. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa nawiązuje reklamą neonową do tego, co działo się tutaj w latach 60., 70. i też w latach 80., czyli do największej świetności reklam neonowych w Nowej Hucie. Chcemy po prostu pokazać, jak naszym zdaniem, zdaniem historyków, którzy na co dzień pokazują i badają historię Nowej Huty, ukazać, jak powinna wyglądać reklama w Nowej Hucie, reklama neonowa. I myślę, że nasza inicjatywa skłoni przedsiębiorców, skłoni ludzi, którzy dbają o swoją przestrzeń najbliższą, przestrzeń miejską, przestrzeń sąsiedzką, do tego typu działań, do powrotu do reklamy, która tutaj była na samym początku, w latach świetności Nowej Huty.